utrudzeni podróżą. Witam Państwa serdecznie. Ja już mam tradycje z Milejowem związane jeszcze z lat 80., a wróciłam tutaj w innej weście, w innym, że tak powiem, wydaniu, jako trener zdrowego stylu życia. I prowadzimy tutaj taką fajną grupkę osób, które są zainteresowane właśnie takimi rzeczami, co dzisiaj o tym się bardzo mówi, ale nie wszyscy bardzo wiedzą. I dzisiaj mam taki mały, mały quiz. A więc proszę Państwa, mamy 9 pytań do wyboru, no właściwie jest 12 do wyboru i każdy z Was, zaczynamy od kogo? Jako pierwsi będą wychodzić uczniowie zespołu szkół numer 1 w Milejowie i zapraszam numer 1, Zuzanna Rzepecka z klasy drugiej. Julia Rzepecka, klasa druga. Brawa! Trzecia. To jest stylizacja Kacpra i Kuby. Brawo numer 4. Wernecka. Jest to torebka, jak widać. Czwarta. Wielkie brawa! Z kółeczkami.
Zapraszamy. Gazetowa królewna. Oho, jaka prezencja. Tutaj po schodkach. I numer 15, Wojciech Cieślak. Klasa pierwsza, bomberkowy kawaler. Milena Pasieczna. Klasa piąta, groszek ekologiczny. Brawa dla groszka. Numer 17, Sara Beć. Klasa czwarta, toaletowy zawrót głowy. Patrycja Wołyniec. Klasa piąta, nakręcona mała czarna. Brawa. Amelia Kubicka. Klasa czwarta, foliowa damessa. Julia Lebiedziuk i Martyna Beksiak. Wielkie brawa dla wszystkich. Naprawdę włożyli w to bardzo dużo pracy, jak widać zresztą. Każdy tak samo śliczny i każdy całkiem inny. Czy jury jest już gotowe? Okej, w takim razie proszę nasze piękne modelki i modela, aby śmignęli na zaplecze, przebrać się, a następnie zapraszam was tutaj wszystkich na patelnię. Będziemy się troszkę ruszać. Dzień dobry, dzieci. Zapraszamy może bliżej. Kolega powie parę słów, jakie trzeba rzeczy założyć na kurtkę na przykład, żeby wieczorem, gdy się zrobi już ciemniej, wyjść bezpiecznie na ulicę. Nazywam się młodszy aspirant Paweł Roczniewski, mój kolega aspirant Piotr Kotłowski. Powiem wam, jak bezpiecznie poruszać się po drogach. Witam was, dzieci. Chyba wiecie, jak ważne jest bezpieczeństwo na drodze oraz jak trzeba się zachowywać, prawda? Pamiętamy o tym, że po drodze publicznej poruszamy się z rodzicami, takie malutkie dzieciaczki. Trochę starsze mogą już same, ale oczywiście jak mają odpowiedni wiek, czyli skończyły 11 lat. Pamiętajmy również o tym, że na drodze publicznej po zmierzchu koniecznie musimy być zaopatrzeni w opaskę taką odblaskową, specjalną, żebyśmy byli z daleka widoczni w reflektorach nadjeżdżających pojazdów, prawda? Jeżeli mamy taką opaskę założoną na rączkę, wtedy kierowca jadący z naprzeciwka widzi nas o wiele, wiele wcześniej. Nawet z 200 metrów. Normalnie, gdybyśmy nie mieli takiej opaski, niestety widzi nas dopiero z 50. Pamiętamy również o tym, żeby w samochodach podróżując siedzieć w foteliku, ewentualnie na podkładce, prawda? I zapinać pasy bezpieczeństwa. Jest to bardzo ważny element bezpieczeństwa. I niestety, jeżeli mamusia albo tatuś nie zapną wam pasów, to dostaną mandat. Patrzymy w niebo. Ładne niebo. Okej, głowa rozgrzana. Tak? Dobra, każdy ma ramiona. Czyli zaglądamy za siebie. Raz z jednej, raz z drugiej. Okej, mamy to. Ręce na biodra i kręcimy biodrami. Dawać dziewczyny. Dawać, poszerujemy.
Uwaga, zwolnione tempo. I w drugą. I znowu. I w drugą. I jeszcze raz. I zmiana. I uwaga, rączki w górę. I w drugą. Proste na razie. Wszystko jest okej? Tak? Tak czy nie? Dobra, mogę trójkę? Na razie bardzo ładny wieczór. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Każdy umie liczyć do czterech? To na czterech na siedem. Raz, dwa, trzy. 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 Raz,